Skrzyżowanie, jest braga główka i gol! Do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! 50. minuta gry! Panie Achmed, kończ pan! 3, 2, 1, start. Mamy dzisiaj 17 kwietnia, jest godzina 20.05 czasu polskiego. Zaczynamy 238 odcinek rozmów tylko sportowych. Jesteśmy po przegranym meczu 2-0 z Rakowem Częstochowa. Znowu 2-0. Normalnie bylibyśmy smutni, rozżaleni, ale ponieważ mieliśmy bardzo dobrą rundę jesienną, jesteśmy tylko wkurwieni. Tak to bym określił. Robert. Paweł, Robert jest ze mną, Paweł, cześć panowie. 238. Tak, to był 238 odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Do widzenia. Dobranoc. Znaczy ja widzę, że tutaj z uwagi na to, że jest jak jest, remis goni remis, ostatnio dwie porażki z rzędu, to widzę też, że frekwencja na czacie jest dzisiaj dosyć słaba. Cześć Kasia, witamy się z Kasią. Witamy się z resztą osób, jeżeli ktoś nas ogląda. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Raków Widzew oczywiście, o bieżącej sytuacji i też troszeczkę wrócimy, chcielibyśmy zaproponować, żebyśmy wrócili do widzewskiego talk show, czy tak zwał jak zwał, chodzi o wywiad, który prezes udzielił w Widzew TV. Tam padło kilka ciekawych kwestii, więc do tego w drugiej części też byśmy chcieli wrócić. A tymczasem proponuję, żebyśmy porozmawiali o meczu. Paweł, twoje spostrzeżenia najpierw na temat meczu. No Jezu, to tak jak przed programem wam mówiłem. Moje notatki z meczu. Dwa wpisy. Jak tego Marek nie strzelił? Strzelę z rzutu wolnego Bartka. No i drugie, że no Bartek Pawłowski najlepszy na placu, tak? I też tam przeplatał troszkę tą formę. No, też bez strzału, nie, Bartek? Też. W sumie Raków tam dwa strzały oddał. Tak jak trener nasz podkreślił. Jeden z rzutu karnego, drugi z rzutu wolnego, dwie bramki. My też dwa strzały, tylko że no nic w sieci, panowie. No, nie wiem, no tak statystycznie, no statystyki nie grają. Tutaj pewien jego mość od nas z grupy zaraz mnie tutaj zjedzie, że bazuje na statystykach. No ale no, na czymś trzeba bazować. I by mecz wyrównany był. No tak ten Raków znowu nas na początku lekko stłamsił. Po raz kolejny, no w sumie panowie też podkreślaliście to już nieraz, że no tak gdzieś słabo wchodzimy w mecz. I to był kolejny mecz, gdzie słabo wchodzimy, czekamy na rywala, boimy się, no dobra, no to Raków, no to z respektem, nie, bo wiadomo, że to faworyt, przegrał u siebie, no to jakbyśmy tam narzucili swój styl z gry od razu, chociaż dlaczego nie, no ale no Raków to jest drużyna doświadczona, budowana już przez lata, no doświadczony tam trener, no to no, ja się nie spodziewałem, no panowie, no nie braliśmy w ciemno porażki tam. No wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy zawsze siedzi, że może jakieś punkty, może jakiś remis. Chociaż są osoby, które twierdzą, że jeśli byśmy nawet jakiś tam remis wywieźli, no to też chyba nie byłoby źle. Tak w mojej opinii. No przecież mieliśmy tam te swoje sytuacje i mogło to się różnie tak potoczyć. Ten Raków jakoś tak... No nie wiem, po kłosie tych ostatnich meczów też Rakowa, gdzie no to nie jest ten Raków też z początku sezonu i w dalszej części z jesieni, gdzie no, intensywnością i tłam się urywali i wygrywał jak chciał z wysokimi wynikami. To też nie jest ten poziom. Nawet mi się wydaje, że ten jesienny mecz był lepszy jakościowo. Tutaj też drużyny niby się wyblokowały. No, tam było 0-0, no tutaj 2-0 jednak Raków u siebie wygrał. No też taki mecz, tak
do wyblokowania się, no ale no, słabszy jakościowo według mnie. Nie wiem, jak wy tam uważacie. Robert, ja czy ty? To ja teraz. Tak, tak. Mogę z chęcią. Paweł, mówiłeś o tym, że kolejny mecz, w który wchodzimy, tak jakbyśmy nie, w niego nie weszli. Nie wiem na co. No dokładnie. Nie wiem, na co my czekamy. Chyba cała runda tak wygląda w naszym wykonaniu, że pokopać sobie od obrońcy do obrońcy przez 75 minut w meczu i 15 minut pobiegamy troszkę, strzelimy coś na końcu. No ale nie wiem, to jest ten Widzew Niedźwiedzia. Wychodzimy z założeniem, że 0-0 jest dobre. Gdzie jest ten Widzew Niedźwiedzia, który rozgrywał ładnie piłkę od tyłu? Bo ja nie mówię o tym, że rozgrywał od tyłu, tylko rozgrywał ładnie piłkę od tyłu. W tym momencie na Rakowie wyglądało to tak, że jak graliśmy piłkę od tyłu, to trzech środkowych obrońców rozstawionych szeroko, plus jeszcze bramkarz i ewentualnie osób, który schodził do rozegrania, czyli jakieś 4-5 chłopa, miało naprzeciwko siebie jednego albo dwóch gości, którzy im przeszkadzali w tym rozegraniu. I piłka leciała od jednego skrzydła do drugiego skrzydła w obronie. I ten jeden albo dwóch przeciwników byli w stanie szybciej pokonać ten cały dystans bez piłki, goniąc za nią, niż my podać piłkę na kilkadziesiąt metrów przez trzech chłopaków i zanim zrobiliśmy te podania przez całą strefę, to oni już tam byli. No przecież to jest dla mnie koszmar, że my po prostu wolniej podajemy piłkę, bo musimy ją przyjąć, popatrzeć, poprawić. I w tym momencie ten ostatni już nie miał czasu nawet na przyjęcie, tylko musiał podawać na 30 metr i traciliśmy piłkę. To jest dla mnie po prostu absurd. Panowie, nagramy tą piłkę Niedźwiedzia drugi sezon i nagle się okazuje, że my po prostu tak wolno jesteśmy w stanie rozgrywać piłkę w swojej stronnej, że dwóch piłkarzy jest w stanie nas no, po prostu prześcigać. Mówili to w Kano Plus, sprinty, jakie wykonują piłkarze Rakowa, bo rzeczywiście Raków, tak jak też Paweł mówiłeś, nie grał w supermeczu. Jak zszedł Lopez, to już w ogóle siedli, nie wiedzieli tak naprawdę chyba, jak się do tego wszystkiego zabrać. Tylko, że wtedy już mieli 1-0, tak? No właśnie, ale tutaj Raków chyba... Tak, ale tutaj no, ale jak patrzyłem na mecze Rakowa w tym sezonie często gęsto, to im często 1-0 nie wystarczało. Oni szli po swoje i czy to było 4-0, czy 5-0, to no, szli, tak? Tak. Ale Janusz, ty zabierz głos i nie irytowało cię też dodatkowo to, że no my podajemy do przeciwnika piłkę? Podoli. Znaczy wiecie co, no przede wszystkim kilka rzeczy. Ja już to wpisałem wczoraj. Ja mam trochę wrażenie z każdym meczem, to nie jest tak, że tak było w meczu z Rakowem, ale każdy kolejny mecz coraz bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że my po prostu... sezon, kibicowsko przynajmniej, kibicowsko dla nas sezon się zakończył i muszę powiedzieć, że tak ciężko mi się oglądało ten mecz, trochę oglądałem go jednym okiem, trochę mnie ratował wyścig kolarski w Belgii, trochę Barcelona grała na drugim ekranie i dzięki temu udało mi się dotrwać do tego meczu. Martwi mnie strasznie to, że oglądałem te mecze Widzewa ostatnio jakby no sercem wierzę, serce mi podpowiada, żeby wierzyć w tę drużynę, natomiast no jestem bardzo taki racjonalny w ocenie, zawsze staram się być taki racjonalny i oczy i patrząc na to, co widzę, no to po prostu nie mam za bardzo nadziei, że nam się uda strzelić, aczkolwiek jeśli mam być uczciwy, to ten mecz spokojnie my mogliśmy doprowadzić do wyrównania. Ten strzał Bartka Pawłowskiego był bardzo dobry. W ogóle naprawdę byłem ciekaw postawy Alomerowicza. Moim zdaniem ten gościu dwa razy naprawdę bardzo chciał nam pomóc w tym, żebyśmy wrócili do meczu, żebyśmy wyrównali. Alomerowicz jest lepszy. Przepraszam, masz rację. Dobrze, przepraszam, pomyliłem się. Chodzi o bramkarza Rakowa oczywiście. Tak, tak. No i tutaj przy strzale Bartka Pawłowskiego i ogólnie ten bramkarz był bardzo niepewny. Niewiele brakowało, żebyśmy to wykorzystali, natomiast no, ta runda jesienna zwłaszcza nam pokazała, że tam udawało nam się przechylić szale na naszą korzyść w wielu spotkaniach. Na jesieni podczas podcastów wielokrotnie padały takie stwierdzenia, że móc coś zrobić, a zrobić coś, no to są dwie różne rzeczy. No i my dzisiaj mamy właśnie taką trochę odwrotną sytuację na wiosnę niż mieliśmy na jesieni, że my możemy coś zrobić, no ale jednak tego nie robimy. Gdzieś brakuje tej kropki nad i w jednym, w drugim, w trzecim meczu.
mamy chyba mimo wszystko tendencję coraz gorszą. Mam takie wrażenie, bo początek rundy był taki, że byliśmy bardzo blisko wygranej. No tam czegoś brakowało, okej, brakowało skuteczności, mieliśmy świetne okazje. Później weszliśmy w taką fazę, powiedziałbym drugą rundę, kiedy remisowaliśmy mecze. I tutaj już było różnie. Mieliśmy remisy szczęśliwie dowiezione, mieliśmy remisy, które no bliżej byliśmy wygranej. Natomiast mam taką obawę, że weszliśmy ostatnio w taką trzecią fazę tej rundy wiosennej, no kiedy trochę z niepokojem patrzę na te kolejne mecze. Tym bardziej, że teraz gramy z Piastem. No ta liga jest zupełnie nieprzewidywalna i tutaj nie wiem, chociażby mecz z Wisłą Płock na jesieni, która miała fantastyczny start, a udało nam się wygrać. Może tym razem też jakimś cudem będzie tak, że wygramy z drużyną, która w zasadzie odkąd jak się nazywa? Radowicz, tak? Nie, przepraszam, Wukowicz. Odkąd Wukowicz został trenerem, to chyba Piast przegrał tylko dwie mecze naprawdę z czołowymi drużynami. Resztę Piast wygrywa, więc no na to, jestem tym zaniepokojony. Co do tego meczu z Wisłą Płock, no to jeszcze na jesieni trzeba powiedzieć sobie tak, że Wisła była w świetnej formie, ale Widzew też nie był w złej, tak? Natomiast teraz będziemy grali mecz z Piastem, który jest w bardzo dobrej formie, natomiast no, o nas nie można to powiedzieć. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to coraz bardziej też nabieram przekonania, że coś tutaj się kończy w tej drużynie. Że gdzieś w pewnym momencie został osiągnięty pewien sufit, odbiliśmy się od tego sufitu i następuje odwrót. No nie za bardzo widzę właśnie możliwość, żebyśmy my wrócili do takiej formy, którą widzieliśmy na jesieni. No żebyśmy w ogóle troszeczkę odwrócili tę tendencję. Tutaj przy okazji tej tendencji, no też jestem bardzo ciekaw, co takiego zrobi Janusz Niedźwiedź, no bo nie oszukujmy się. Jak idzie, to idzie. Natomiast odwrócić tę tendencję, no to jest jednak sztuka. I moim zdaniem tutaj, jeżeli nazwisko Niedźwiedzia dzisiaj jest w notesie jednego czy drugiego dyrektora sportowego, czy wręcz prezesa jakiegoś innego, lepszego klubu, który chciałby w przyszłości zatrudnić Niedźwiedzia, no to myślę, że tutaj dzisiaj też te oczy są skupione na Niedźwiedzia, co on takiego robi. Bo myślę, że tutaj zgodzimy się, że naprawdę takich trenerów dobrych poznaje się po tym też, jak potrafią zarządzić sytuacją kryzysową, jak potrafią przede wszystkim odwrócić kartę i wyjść z kryzysu. No i ciekawy jestem, czy tutaj uda nam się, czy uda się Niedźwiedziowi odwrócić tę kartę. To jest trochę też związane z materiałem, którym on dysponuje, z kadrą. Myślę, że to jest też temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, no bo wiecie, nie uciekniemy też od tego, że powoli zbliżamy się do końca sezonu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja przynajmniej powoli zaczynam sobie tak układać w głowie i zaczynam myśleć w kategoriach, kurczę, czy na przykład ten czy ten zawodnik, w ogóle widziałbym go w następnym sezonie, nie? To już jest ten moment i no, jest taka obawa, że z tych zawodników, których ostatnio widzimy na placu, no to coraz bardziej niektórzy mnie utwierdzają w przekonaniu, że ilość szans, jakie dostali w Widzewie, powoli się wyczerpuje, czy wręcz już się wyczerpała i no nie przekonali do tego, żeby w jakiś sposób stawiać na nich w kolejnym sezonie. No to tyle ode mnie w kwestii. Ale to może być pokłosie właśnie tego, jak my wyglądamy. No, zobacz, Janusz, ty mówisz o drużynie Wisły Płock, która to drużyna wygląda dobrze jesienią, ale później ma dołek. Piast Gliwice teraz chwalony, na jesieni dołek. Korona Kielce teraz chwalona. Robert, ty się przygotowałeś chyba z tabelą za od stycznia, tak? Od tym roku. Tabela w tym roku. I na przykład Robert, zaraz ją spróbujemy wyświetlić. Tak swoją drogą, a ty Paweł kontynuuj. Gdyby, tak. To no, korona jest na czwartym miejscu. No, zaraz wyświetlimy. Legia pierwsza, Raków drugi, Piast trzeci, Korona czwarta.
No właśnie, Wisła, to Płock wszystko... Wisła Płock jest przedostatnia. No właśnie, to wszystko jest odwrócone, panowie, i ja wam powiem taką jedną rzecz, jak ja to widzę, bo zdążyłem was przyzwyczaić, że ja zawsze bliżej tak trenera, sztabu, bo ja się bardziej lubuję w takich tematach bardziej taktycznych, to tamto i troszeczkę tak inaczej spoglądam, no kibice inaczej spoglądają. Kibice są wkurzeni coraz bardziej, natomiast ja troszeczkę patrzę z innej perspektywy. Akurat tutaj mamy tabelę, to można sobie popatrzeć. Bo z innej perspektywy, że mówię jakiej. To jest taka składowa tego, jak my teraz wyglądamy na wiosnę. Raz, że tą wiosnę już nie pierwszy raz taką słabą mamy i się zmieniają się trenerzy i dalej ta wiosna jest, ale skupmy się tutaj na Januszu Niedźwiedziu. To też jest takie pokłosie tego, że my po jesieni to już tak uznaliśmy, że mamy utrzymanie. Mamy tyle punktów, że nam utrzymanie nie groźne i do momentu meczu z Legią Warszawa, gdzie zremisowaliśmy i prezes, że tak powiem, odtrąbił wykonanie zadania, odtrąbił, gdzie powiedział, okej, dobra, to już mamy utrzymanie, w ogóle wszystko, jesteśmy zadowoleni, coś. Tak, tak od razu po tej Legii taka równia pochyła. Ale jeszcze nie o to, nie o to, nie o to. Trener powiedział coś takiego, dyrektor sportowy powiedział coś takiego, że oni właśnie dzięki temu tej poduszce punktowej trochę chcą pokombinować tam ze składem, z taktyką, więcej zawodników będzie dostawało szansę. Takie były słowa trenera. Teraz ja zwróciłem uwagę na to, czy my faktycznie coś kombinujemy z taktyką, czy my faktycznie jakoś tak próbujemy grać coś innego, bo też są takie zarzuty do trenera, że no, trzymamy się jednego ustawienia, kurczowo gramy tymi wahadłami, gdzie przy naszej taktyce wahadłami, no te wahadła muszą być mocne. No właśnie. Upierałem się tutaj w podcastach. Pamiętacie, panowie, że po stracie Fabio, w ogóle Fabio to jest jakieś, zaczyna być piłkarz widmo. Nie wiem, co się stało. Nie ma chłopa. Niby jest gotowy, no ale... ale status ale jest, zaraz wraca. Od kilku tygodni. Dokładnie. Jestem, I'm busy. Jestem bardzo zajęty, ale może się pojawi na zielono. Nie, to jest just coming. Dokładnie. I'm coming, ale to dalej go nie widać. Teraz tak. Ja uważam, że po stracie Fabio my straciliśmy bardzo dużo na wahadle i na dynamice akcji. Mówiłem to. Całkowicie się zgadzam z tobą, Paweł. Prawa strona przyszedł Mato, no musiał się ogarnąć, w miarę szybko się ogarnął i końcówkę sezonu miał bardzo dobrą. Ten mecz z Koroną, gdzie tam chodził, nie, tam dawał sobie wszystko, tą bramkę, no byliśmy zadowoleni, no fajnie, to hula, śmiga, łatał dziurę tam Stępiński, naprawdę wahadle kombinowaliśmy, dobrze to wyglądało. No, tak. Końcówka rundy jesiennej, tak. Tak, to trener, przecież to też jest inteligentny facet. No, sami tu powtarzaliśmy, żeby nic nie zmieniać w taktyce, no bo to jest dobre, to punktujemy, na tym nam zależy. Trzeba dalej z tyłu głowy mieć, że jesteśmy Beniaminkiem, no i po prostu no, kilku osobom oczywiście już obrośliśmy w piórka, że puchary, to chociażby tonowaliśmy z Robertem, tonowaliśmy, mówiliśmy nie pchać się tam, bo to nie... Paweł, jeszcze nie Paweł, to na te puchary. Paweł, wiesz co, bo ty mówisz wahadłowi, tak? To ja się ciebie pytam. Tak. Ja mam do ciebie pytanie. Dawaj. Który dzisiaj wahadłowy, Widzewie, robi na placu jakąś różnicę? Nawet fragmentami. W tym momencie żaden, bo... No właśnie. Wszyscy są jakby pod... Znaczy tak. No. Pamiętacie, jak... nie pamiętam, z kim byłem w podcaście, gdzie o tym Cyganiksie ktoś mi tutaj mówił, że Cyganiks, po co był Cyganiks sprowadzony, jak tam Fabio grał, nie? Ja mówię, zaraz, panowie, Cyganiks to najpierw musi sobie, że tak powiem, wywalczyć, a nie, że wchodzi na gotowe i z jakiej racji ma tam wchodzić. Co nam daje Cyganiks? Ile dał nam liczb Cyganiks? Ja się będę upierał, że chłop
robi jakiś wiatr. Ja ci mogę to powiedzieć, bo ja się przygotowałem i z Milosza, i z Cyganiksa, i między innymi z chłopaków, którzy są odpowiedzialni za ofensywę, czyli Szefu, no. czyli Letnioski, czyli Kun i Sanchez. No, tacy sprowadzeni ostatnio, tak? No to nie, Robert, ale wiesz, Robert, to zanim... Nie dopkam się, ale wejdę wam słowo. No. Ale to wiesz, Milosz, zanim... Milosz, bramka i asysta w 18 rozegranych meczach. Cyganiks 0-0. Mhm. No sorry, no kurwa. No 0-0. Ale ja, panowie, krótko już i oddaję wam głos. I teraz no nie będziemy się tam rozwodzić nad zawodnikami. No wszyscy są pod formą. I to naprawdę można... Ja bym... Nie, to... Wiecie, no... My możemy sobie to oczywiście i mamy prawo sobie pogdybać, bo no nie jesteśmy na co dzień przy drużynie, przy sztabie i nawet no ciężko nam wyciągać wnioski, możemy tylko wyciągnąć wnioski tak, jak my widzimy ten zespół, jak on wygląda, dlaczego ta forma jest wygląda i domyślać się, jakie składowe na to się złożyły, że my tak wyglądamy, ale top taktykę. Mi troszkę brakuje, skoro już nawet trener kombinuje, bo jakieś tam zmiany ja widzę, że inaczej się gdzieś tam poruszamy i coś tam, coś próbujemy, ale skoro tak, to i to jest taka troszeczkę moja może nie obawa, bo ja nie uważam, że Janusz Niedźwiedź boi się spróbować zagrać inaczej. Dlaczego nie zagramy 4-4-2 na przykład, nie? Dlaczego? My cały czas gramy tą trójką. Spróbujmy jakoś inaczej zagrać. To tak troszkę wygląda, jakbyśmy na jakąś taką inną taktykę nie mieli pomysłu. Skoro na przykład mamy 0-1 jeszcze u siebie, to 3-5-2 nie daje, no nie wiem, no bijemy głową w mur, to 3-5-2. Zagrajmy czwórką, zagrajmy ofensywnie, niech ci obrońcy się troszeczkę popodłączają, zobaczmy jak to wygląda. Ale Paweł, tam w końcówce meczu z Rakowem chyba była zmiana, bo tam, o ile pamiętam, w środku graliśmy trójką, prawda, w końcówce. Ale w środku gdzie? Czego? No w pomocy? Środku był Kun. Był Kun, Szechu i chyba Hanuszek w końcówce meczu z... tak, w środku pomocy, tak. No dobrze, więc, ale ja mówię o systemie 4-4-2. No, okay. Czego Hanuszek zagrał bardzo słaby mecz. Kun był, ale tak nie za bardzo też wiedział po co on. Szechu wszedł i też nie wiedziałem, że jest. Czyli może by się zlepiło jednego. No bo to też... No mówisz trójka, no ale to... żeby nie za dużo grzybów barszczu było, no bo my dalej, jak zostaniemy trójką obrońców i gramy teraz trójką w środku i zostawimy wahadła i nie wiem, tam dwójkę z przodu napastników zostawimy, chociaż napastnicy. I teraz jak tak na szybko, ja mam tak już podsumowując, bo to, co chciałem powiedzieć, to swoje powiedziałem, że niech Janusz Niedźwiedź sobie tam modyfikuje tą taktykę, bo ja tu się skłaniam ku temu, co mówi dyrektor sportowy i sztab, powtarza, że no, mieli ten zapas punktowy, chociaż zaraz tutaj powiecie o tym, że my mamy już tylko 7 punktów nad miejscem nad Śląskiem, który jest ostatni tam do spadku. Także to nie jest dużo i nie wiem, no, nie, jak wygląda teraz matematyka. No, są ludzie, którzy to liczą, czy on może nas dogonić, czy nie może, bo niektórzy twierdzą, że mamy utrzymanie, niektórzy zaczynają tam brać kalkulatory do ręki. Ale ja bym się upierał tak, już podsumowując. Obrona wygląda mimo wszystko, mimo że tracimy bramki, to solidnie, no ale po kłosie straconych bramek to jest ustawienie, to są indywidualne błędy. Tutaj indywidualne błędy, no głupota Marka. No ja bardzo Marka lubię, szanuję, ale no Marek w tym meczu prosił się o czerwoną kartkę. Głupie zachowanie miał 200, nie strzelił. No ale no dobra, no zdarzył się taki mecz. No, przecież nie będziemy się tam nad chłopem tutaj znęcać, bo wiemy, że Marek to jest nasz fundament i on nam bardzo dużo punktów w tym sezonie zrobił, także no miał prawo chłop mieć zły dzień. To nie ma w ogóle tematu. Ale jakby tak analizować, to ja widzę problem w ataku. Skoro my... Nie widzisz problemu w obronie, jak w trzeciej minucie Żyro nie jest stanie gościem na narożniku pola karnego, dogonić, bo gdzie startują razem i on wygląda jakby po 90 minutach był, a tamten szedł dopiero na zmianę. Trzecia minuta meczu. No dobra, słuchajcie, ja sobie podaję piłkę przy swojej bramce i tak leci piłka wzdłuż linii bramkowej, że w końcu wychodzi na róg. Początek meczu. No przecież
to, co oni odpieprzają w tej strefie obrony, to to ja pomstę nie ma. Słuchajcie, mam do was pytanie. No jest problem w obronie. No. Mam do was pytanie. Straciliśmy bramek w 10 meczach. Właśnie. Pytanie, które chciałem zadać jest... zgadnijcie, w ilu meczach od 28 stycznia, czyli od pierwszego meczu w tym roku, w ilu zachowaliśmy czyste konto? Nie wiem. Mogę się mądrować, bo prześledziłem to właśnie teraz. Tak. W jednym z Lechią Gdańsk na wyjeździe. To jest jedyny mecz, gdzie nie straciliśmy bramki. Z Spadkowiczem na chwilę obecnie. Powiem wam tak. Kolejno. Jest tak. Z Pogonią 3. Później była Lechia 0. Później... nie, sorry. Ale ze Śląskiem było 1-0. Sorry, było z Lechią 3, z Jagiellonią 1, z Lechią później 0, to było w tej trzeciej kolejce na wiosnę. No i później już do końca nie zdarzył nam się mecz bez czystego konta, dlatego między innymi dzisiaj... Ze Śląskiem było 1-0. Sorry. Ze Śląskiem, zgadza się, sorry, mój błąd. Ze Śląskiem. Panowie, znaczy... to broni cała drużyna, nie tylko obrona. Ale ja to mówię, jak Żyro grał lewego, to ja mówiłem, że przecieka. Mówiłem to w programie z Bogdanem Pikutą i z Konradem Reszką. Jak ja pamiętam, tak, to chyba z nimi w podcaście mówiłem i mówię, panowie, przecieka tutaj. I zobaczcie, i rozdyskutowaliśmy, czy nie potrzeba tam Krojciego cofnąć. No i Krojci wygląda dobrze. Tylko on wtedy chyba na początku miał chyba kontuzję, wydaje mi się. Ale słuchajcie, wracając trochę do tematu tych wahadłowych, bo tutaj Robert zaraz z tymi statystykami może coś więcej powie. Ja powiem tylko jedno, nie patrząc w ogóle w statystyki. Ja zapytałem o tych wahadłowych ciebie, Paweł, dlatego że po prostu patrząc tylko na mecze Widzewa, zwykłym okiem, ja nie widzę w ogóle, żebyśmy my wygrywali pojedynki 1-1 na przykład. Żebyśmy my wygrywali w ogóle pozycje na wahadłach. Tego nie ma. Nie wyprzedzamy tych przeciwników. Bardzo często ta piłka jest gubiona. Bardzo dużo mamy strat. Ogólnie bardzo niewiele mamy w ofensywie. Mamy bardzo dużo strat. Nic nie wynika w ogóle z tej naszej gry wahadłami. I to jest dla mnie podsumowanie. Co tam mówią statystyki? Szczerze, dla mnie to jest zupełnie drugorzędne. Ja po prostu nie widzę, żebyśmy my mieli... coś z gry wahadłowych w tematach ofensywnych, dlatego między innymi moim zdaniem też brakuje Fabio Nunesza. Naprawdę oczy bolą, jeżeli chodzi o tą grę obronną tego zawodnika, natomiast no, on robił różnicę, jeżeli chodzi o ofens. Tak? To był ten zawodnik, który potrafił wygrać pozycję, który potrafił dośrodkować. Nie widzę tego, na przykład jeżeli chodzi o Cyganiksa, nie widzę tego w ogóle. Ile goli strzelili napastnicy? W rundzie wiosennej. Którzy napastnicy? No Widzewie, ponoć tacy są. Nie wiem, ile strzelił Zjawiński, bo to ciężko policzyć. Wiem, że Sanchez w całym sezonie strzelił 6. Ten wspaniały napastnik. No, ale na wiosnę strzelił jednego z Płockiem, tak? No nie da się wygrywać meczu, jak się nie strzela goli, panowie. Nie da się. No, a jak nie strzelasz? No, tak, ale... A jak nie strzelasz? Znaczy najgorsze jest to, że wiecie, tak. Ja nie jestem wielkim fanem Sancheza, ale trzeba też oddać to, co prawdziwe, czyli to, że on nie ma sytuacji. No nie ma. Nie ma, nikt nie dogrywa. Znaleźć... Tak. Czy nie jest wina tego, że on się nie potrafi znaleźć w sytuacji, bo nie wiem, gdzieś tam piłka go nie szuka, to już jest inna kwestia. Nie jestem na tyle znawcą, żeby się tutaj w tym temacie wypowiadać. Natomiast trzeba obiektywnie powiedzieć, że jemu piłki, nie wiem, dwóch, trzech dobrych piłek w meczu, partnerzy nie dogrywają. I to jest dla mnie problem, że cała nasza druga linia w tej rundzie, no to jest po prostu koszmar. No, jeżeli myślamy, tak jak mówiliście, na grze na wahadłowych, bo my środkiem pola rzadko kiedy robimy jakieś akcje, tylko bokami, do boku i wrzutka. No to tak jak mówię, no Miloš ma chyba jedną bramkę, jedną asystę, Cyganik jest 0-0. Później patrząc na środek, Szechu 0-0, Kun ma 3-2. To jest w ogóle wybitne, jeśli chodzi o naszych jakichś ofensywnych, chociaż on już za chwilę jeszcze będzie grał w ataku, na obronie i w bramce i będzie miał wszystkie pozycje chyba ogarnięte. Letniowski, żadnej bramki, jedna asysta. Ten Letniowski, o którym jak mówiliśmy o pierwszej lidze,
że ja mówiłem, że poznam trenera Niedźwiedzia po tym, czy potrafi wyjść drużyna z kryzysu, czy nie. Wszyscy mówili, że Widzew nie wychodzi z kryzysu, bo nie ma Letniowskiego. Tak naprawdę Letniowski pierwszej ligi nie zawojował, bo nie zawojował, bo się więcej leczył niż grał. I co? Jest gościu, który ma 25 lat w tym momencie, zagrał 27 meczów w Ekstraklasie, żadnej bramki, żadną jedną asystę. Stricte gościu ofensywny, bo on nie jest od bronienia. Jak on broni, to wiecie, co się dzieje, to my potem bramki tracimy. Mhm. No jak to mamy strzelać bramki, jeżeli tam w ofensywie tak naprawdę odrobienia liczb, to jest tylko Pawłowski. Jak nie dogra, strzeli. Czyja to jest wina? Czyja to jest wina teraz? Czy to jest wina trenera, sztabu, jakieś błędy popełnione, drużyna nieprzygotowana do sezonu, słabo wyglądają fizycznie i stąd tych pojedynków nie wygrywają, jak mówisz, Janusz, czy... Słuchajcie, żebyśmy mieli tak, jak mówiliście, to są zawodnicy? Sprintów, walki jeden na jednego, my wychodzimy, gramy w jednostajnym, wolnym tempie, popykamy sobie od obrońcy do obrońcy, jak ktoś do nas pobiegnie, to wywalamy przed siebie. I to jest, to jest w tym momencie nasza cała strategia na mecz. Ja bym trochę odwrócił to pytanie, które Paweł zadał. Cały sezon przegrają z dobrą formą, panowie. Czy to są zawodnicy, którzy... Ale to nie chodzi o całą sezon. Paweł, no żaden zespół nie rozegra całego sezonu w jednej równej formie, tylko no jeżeli potrafisz coś robić przez 10-15 kolejek, to dlaczego później przez kolejne 15 nie potrafisz? No to trzeba by zadać połowie polskich drużyn, dlaczego tak ma, bo nie ale tylko jedni mogę grają, jedni grają, przez grają, tak. Ja nie chcę patrzeć na Koronę, Kielce, na Wisę, Płock, na Piast Gliwice, ja patrzę na Wisę tak naprawdę. No. Tłumaczenie wszystkiego tym, że oni teraz grają gdzieś, trenują na Orlikach, albo jeżdżą rowerami na Łodziankę, albo nie jeżdżą do Wiśniowej Góry, bo piłkarze, rada drużyny się zbuntowała, bo za daleko, bo za dużo czasu tracą, to mnie to koło dupy lata takie tłumaczenie. Tak samo jak już zmienię trochę temat, wypowiedzi prezesa w tym widzewskim programie, to też się dużo mijały, że tak powiem, z rzeczywistością, bo po trosze to już prezes zaczynał sam siebie oceniać i swoją dwuletnią pracę. I to, co mówił w tym zdaniu, tam siebie niestety pogrążał, no bo jeżeli narzeka prezes na wszystko, od 2 lat tym wszystkim zarządza, to coś tutaj się mocno nie spina. No i później jest... Robert, nie wiem, jest... nie będziemy skończy. O tym mówić. Jeżeli jeżeli u góry jest nie halo, no to na dole, czyli u piłkarzy też nie będzie dobrze. No. I potem jest wynik taki, jaki jest. No. Dobra, słuchajcie, to ja proponuję tak. Spróbujmy jakoś zamknąć temat sportu. Robert, mam nadzieję, w międzyczasie ochłonie i spróbujmy troszeczkę porozmawiać na temat tego programu, który był widzę w TV. Ja jeszcze tylko powiem tak, bo ty, Paweł, zapytałeś, czyja to jest wina. Ja bym to trochę pytanie zmienił, chyba to miałeś na myśli. Jakie są przyczyny tej sytuacji? Czy jakie są powody, dla których Widzew jest w takim miejscu i przede wszystkim w jaki sposób wyjść z tego kryzysu, nie? To jest chyba to pytanie, a nie na zasadzie, czy to jest wina bardziej Wichniarka. Myślę, że mimo wszystko Wichniarka, Niedźwiedzia, czy kogokolwiek, ale myślę, że po prostu sport jest na tyle skomplikowaną dziedziną, że te tematy są złożone. To tutaj nie będzie nigdy tak, że to jest wina tego czy tamtego. To jest, a to jasne, wiesz, wiadomo, że jest wiele składowych. Tak, ale tylko chciałem powiedzieć, że to jest chyba jasne i chyba wszyscy to rozumiemy, że temat jest złożony. Jak dla mnie, ja trochę wrócę do tego, co mówił Radek Wasiak u nas w programie, w poprzednich rozmowach. On powiedział, on zasugerował coś takiego, że Widzew ogólnie źle wchodzi w mecz, że Widzew mało agresywnie wchodzi w mecz. Ta agresja niby w statystykach jest, ale to są takie miękkie faule, nie? Tego typu rzeczy mówił Radek. I zobaczcie, jedziemy do Częstochowy, jedziemy na mecz z liderem, jedziemy na mecz z drużyną, która walczy o mistrza Polski, gra u siebie, te 3 punkty są im potrzebne. Jak my wchodzimy w mecz? No wchodzimy na miękko. No teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, weszliśmy tak na miękko, że zrobiliśmy karnego, ale wiecie, o czym mówię, to nie chodzi o to, że tutaj ten łokieć to był troszeczkę taki przypadkowy, natomiast ja nie za bardzo... Nie był. No jak, ja też się skłaniam ku temu, jak już później, bo ja na początku myślałem, mówię, Marek no, wiedział, gdzie każdy inny, nie? Centralnie ale widział, to. Decyduje, no. Ale wiecie, o jakim... To jest w piątek na dyskotece.
Ale wiecie, o jaki poziom agresji, wiecie, o jaką agresję mi chodzi? Mi bardziej chodzi o taką agresję związaną z pressingiem, z doskokiem, niż agresję w stylu, że iść i strzelić kogoś z łokcia, tak? I w tym sensie mówię, że jakby jestem przekonany, że tutaj Marek nie chciał, no wiadomo, rozpychał się i tak dalej, myślę, że to tak wyszło. Natomiast tutaj jeszcze wracając do tego, co powiedział Radek, wydaje mi się, że tego brakuje. I druga rzecz ode mnie to jeszcze raz te wahadła, bo wiemy, jakim systemem gra Widzew. Wiemy od dawna, że podstawą gry w tym systemie są wahadłowi. Ich rola jest kluczowa, wygrywanie pojedynków przez nich jest kluczowe i tak dalej, i tak dalej. I tutaj po prostu tego nie ma. Jak dodamy do tego po prostu też błędy, zbyt dużo błędów w obronie, być może wynikające z mniejszej koncentracji, bo właśnie mamy tę komfortową pozycję i tak jak mówiliście, ktoś odtrąbił już utrzymanie, no to pewnie wiecie, składa się to w jakąś całość. Robert, za moment ja ci daję mikrofon, czy przejmujesz mikrofon, natomiast ja proponuję, żebyśmy zerknęli na czat. W ogóle witamy się oczywiście z czatem. Tak jest. Cześć Tomek, cześć Kasia, jest Łukasz, jest Michał Paśnicki. O, widzę swoje imię, więc przeczytam. Janusz ma rację, to już najwyższy czas myśleć, z kim się pożegnać i sprawdzian dla Janusza Niedźwiedzia. Andrzej pisze, no prześledźmy wyniki Piasta 4 razy z rzędu 1-0. Umówmy się, nie jest to hegemonia. Stawiam, że strzelimy im to w pierwszej połowie z uśmiechem. Sosen mówi, żebyśmy poćwiczyli akcent angielski, okej. Okay. Dobra, Sosen, cheers, mate. Szwedu mówi, on w pierwszej lidze by sobie nie poradził nawet, ale to taki... Dobra, nie będę tego kończył. Nie wiem, o kim mowa, przepraszam. Andrzej mówi, panowie, wiadomo, jest ciężko, ale czy winą Janusza jest, że Marek najpierw robi karnego, a potem dwa razy nie trafia z setek? Dokładnie. Łatwo się grywa. Prawda. W każdym meczu mamy idealne sytuacje bramkowe. Przeciwnik z kolei co strzał i gol. Lech, Stal, nawet Raków. No, dotknął nas ewidentnie piłkarski jeż. Rafi pyta, z czego Sanchez... Tak. Z czego Sanchez ma strzelić gola, jak nie dostaje piłek? Sosen mówi, że Danielak jest dalej trzeci pod względem asyst w zespole. No właśnie. Tak. No właśnie. Rafi mówi, nie ma kasy w Widzewie, ale na Starzyńskiego to by... Słuchajcie tego. Nie ma kasy w Widzewie, ale na Starzyńskiego to kasa by się znalazła. No i co? Na Starzyńskiego? Tak. No i Szwedo dodaje, my gramy jak Barsa. Nie ma skrzydeł, nie ma goli. No tak. Nie ma drugiej linii, nie ma drugiej linii. No jest Pawłowski. Pawłowski też nie zagra każdego meczu wybitnego. No nie ma drugiej linii, no po prostu. No jeżeli druga linia nie dogra piłki, to tak nic nie strzeli. No. Ja bym doprecyzował. Nie ma wahadeł. Bo Marek no by chciał grać, ale... No musi mieć do kogo te piłki rozrzucać i te wahadła muszą obchodzić. Od tego są wahadła. A jak wahadła, no, znaczy, albo dokładnie. Będą tak biegać... Wiesz, Paweł, mamy tam jeszcze w tej drugiej linii, mamy tego Kuna, mamy tego Szechu, mamy Letniewskiego, mamy jeszcze powiedzmy Hansena. Tylko, że to są piłkarze, którzy na dobrą sprawę oprócz w tym momencie pobierania pensji, no to... Ja to mówiłem rok temu przy okazji programu też pierwszoligowego, że w mojej ocenie wtedy z dwóch, trzech, może max czterech piłkarzy z tamtego składu nadawało się na ekstraklasę. No i teraz zobaczcie, no, przepraszam, czy Dominik Kun jest piłkarzem ekstraklasowym w tym momencie? Z całą sympatią dla Dominika. No ale Dominik bazował tak naprawdę na bieganiu, na tym, że haruje, że biega, lata. On teraz ale nawet sam nie wie, jak ma biegać i po co. No tak, Robert, ale takich solidnych wyrobników to byś znalazł kilku bądź kilkunastu w ekstraklasie. No dobrze, ale to teraz co, zapomniał jak się biega, bo biega na boisku sztucznym, a nie zwykłym. Nie, tu wiecie, że tu naprawdę... No serio, no ja rozumiem, że ktoś może mieć problem z przyjęciem, chociaż jak gra
trenuje 20 lat, pewnie nie powinien, no ale już pal licho, niech ma problem z przyjęciem, bo trenuje na sztucznym, potem gra na zwykłym, na naturalnym. Okej, okay. Ale to co, zapomniał taki kun, jak się biega? No nie, ja, no, no tam... Ja nie wiem, czy zapomniał, tak. Nie wiem, czy on biega mniej, Robert. Nie wiem, czy to jest ten problem, nie? Zauważ, ja nie mam takiego przekonania, że tutaj o bieganie chodzi. Albo kun, który wchodzi z ławki, albo kun, który gra co drugi, trzeci mecz w podstawie, to jest zupełnie inny kun, który grał każdy mecz w podstawie. Ale dla mnie to mimo wszystko w dalszym ciągu jest zawodnik na pierwszą ligę i tyle. No. Zresztą Robert, ale... No, niestety, no. Robert, ale powiem tylko jedną rzecz. Trener przed meczem z Rakowem, tylko powiem wam, panowie, i już wam oddaję głos. Trener przed meczem z Rakowem powiedział coś takiego. Sytuacja kadrowa już się poprawiła na tyle, że mam praktycznie wszystkich zawodników, no oprócz może zawodników widmo typu Fabio, ale dobra, no już nie wbijajmy szpileczki, że już sytuacja, czyli no były jakieś te urazy, nie urazy, no ta zima też, no też zrobiła swoje, że tam słyszeliśmy o tych problemach tam z tymi boiskami, ale jeśli teraz, no i tak mówię, no ten początek wiosny nie był źle, bo my dobrze graliśmy w piłkę, no teraz nie było wyników i teraz, bo jak wy mówicie, że żeby trener pokazał, czy potrafi wyjść z kryzysu, czy potrafi jakoś jeszcze podbudować, znaleźć motywację dla tych zawodników. Motywację, bo znaczy oni, ja myślę, że oni widzą tabelę i że 7 punktów, jeżeli i może im się zaraz tyłeczek palić. Zaraz ja motywacja myślę, się może pojawić. Tak, dokładnie. Że ja myślę, że oni, sądzę, że jeszcze się na razie nie pojawiła. Na razie jeszcze uważają, że jest wszystko okej. Okay. No niestety widzę, no to jak dzisiaj Dubai, zobaczyli to już... twoją... To jak dzisiaj no, zobaczyli już... twoją tabelę, co pokazałeś, no to trochę wstyd ich ogarnie. I ja wam, panowie, powiem tak. I teraz zobaczymy. Trener Niedźwiedź sobie troszeczkę tak pomodyfikował, pobawił się taktyką. Nie na tyle, na ile bym chciał, ale okej, okay, pobawił się, popróbował. Dał szansę zawodnikom. Zobaczcie, gra jakiś gościu trzy mecze, na przykład wchodzi Hansen, tak? Dostaje tą szansę, zasłużenie. 2-3 mecze, no ale przez cały mecz nie wygląda dobrze, ławeczka. Szechu coś tam 2 mecze zagrał, pyk, ławeczka. I tak niektórzy grają 2-3 mecze, siadają. Kombinuje, ja widzę, że kombinuje Janusz Niedźwiedź. I dopóki miał ten, ja powiem wam szczerze, naprawdę, jak ten zapas punktowy był, bo no co my mieliśmy na mistrza iść, no nie oszukujmy się, albo na te puchary, nie. Niech sobie chłop kombinuje, jeśli mu to przyniesie efekty w następnym sezonie, bo następny sezon, ja wam mówię, że będzie dużo trudniejszy od tego i tam naprawdę trzeba już budować drużynę i dołożyć te cegiełki, ale to nie na teraz jest dyskusja, ale jeśli mówi, że dobra, kadra mu się ustabilizowała zdrowotnie, pracujemy coraz lepiej, to ja chcę w ostatnich 6 meczach tą pracę zobaczyć i poprawę jakości gry i motywację zawodników. Tyle. A odnośnie zdrowia i naszej takiej dziwnej, słabej gry, to może chłopaki muszą iść do Harego z Tybetu. Jak w chłopakach nie patrzą. Tylko, niech tam tylko żeby wysypki nie dostali. Pogładzi, ale właśnie, może niech tam, nie wiem, pogładzi po udach czy po karku, nie wiem, co tam, nie pamiętam, tam chyba kark go napierdalał cały czas, nie? Ale jak dostaną wysypki na udach, może jak ich zacznie spędzić, to się zaczną szybciej biegać od tego, czy coś. No nie wiem, no trzeba wszystkiego próbować. Słuchajcie, to myślę, że Paweł bardzo dobrze podsumował te kwestie. Tutaj, Paweł, muszę ci powiedzieć, że zgadzam się z tobą naprawdę w zasadzie po całości i podobnie to widzę. Dziękuję, wypiję twoje zdrowie. Tak, tak zrób. Ja też zaraz poprawię Melisę. Natomiast zanim przejdziemy do tego jeszcze na koniec robotniczego talk show, mam do was takie pytanie, bo w zasadzie przyszło mi to do głowy, nie ukrywam, w trakcie tej rozmowy. Jesteście ze mną, bo coś tutaj obraz zmroziło? Jesteśmy. Zawsze okay. Tak, yes. Gdzie nasz widzę wygra. Słuchajcie, załóżmy, że w momencie, kiedy w cudzysłowie zostało obtrąbione utrzymanie, pieniążki, które będą na koniec... One nie będą uzależnione od tego, które miejsce zajmiemy. Ja nie wiem, jak widzowie jest temat, powiedziałbym, motywacji finansowej ustalony. Naprawdę nie wiem tego, czy piłkarze będą mieli zapłacone za miejsce, które zajmą.
Ale biorąc pod uwagę, co powiedział prezes i jak krótką widzę w Makołderkę, to może to jest też tak, że czy my zajmiemy 9 miejsce, czy my zajmiemy 6, czy my zajmiemy 12, to pieniążki będą takie same. I co wtedy? Jak sądzicie? Tylko że taki minimalizm to się szybko może skończyć nie wiem, no, brudnymi gaciami z tyłu, które trzeba za chwilę szybko prać, no. Ja naprawdę, mnie już wystarczyło przez ostatnie 6-7 lat bawienia się w kalkulator na koniec sezonu, ile potrzeba punktów do awansu, 5 meczów do końca, 4, 3, 2, a my w dalszym ciągu liczymy, ile potrzeba punktów do awansu. Aby w tym roku nie było tak, że panowie już sobie obmyślili 5 czy 6 kolejek temu, że jest utrzymanie, a za 3 kolejki będziemy potrzebować kalkulatora, obmyślać, ile musimy zdobyć punktów, nagle zacząć grać, przypomnieć sobie, jak się gra w piłkę, żeby się utrzymać. I żeby nie było powtórki z sezonu, gdzie Adam Radwański dostał pocztówkę z pola kukurydzy. Co za literackie podsumowanie na koniec. Nie, ale... Zaczerwieniłem się, nie widać, ale się zaczerwieniłem. Jak no, ale ja się to cytując klasyka, panowie, no bo prezes zawsze mówi, jak jest dobrze, tak? On chwali cały czas, to zrobiliśmy, to wszystko jest okej. Okay. No to tak cytując klasyka, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Nie, to prezes zrobił, jak jest dobrze, to prezes zrobił. Aha, a to tak to działa. Nie, no bo tak, bo no, nawet jak te pieniądze z kanapu spadną, nie, bo w końcu spadną po tym sezonie, no bo ciągle tam jest, ja w ogóle zastanawiam się nad wzmocnieniami, dlatego że dochodzą niepokojące sygnały, że no nie ma pieniążków w naszym klubie, nie? Nie ma pieniążków na... Poczekaj, sprecyzujmy. Nie ma pieniążków na szaleństwa, na takie dodatkowe wydatki, tak? Aha, mamy po prostu po prostu pieniążki na to, co mamy zaplanowane w tym roku finansowym. Czyli krótko mówiąc, nie możemy sobie pozwolić na jakieś ekstra wydatki. Ale też nie mamy zadłużenia. Taki jest message, tak? Taka jest wiadomość. Jak nie mamy zadłużenia, to jest dobra wiadomość. Czyli tak jak wielu kibiców zadaje sobie pytanie, skoro w zimę nie szaleliśmy z transferami i przyszedł jeden zawodnik z kartą na ręku, nie wydaje mi się, żeby jakoś obciążał znacznie budżet swoimi umiejętnościami. Więc no, moich oczu też nie obciąża swoimi umiejętnościami. No właśnie, o to chodzi. Więc wydaje mi się, że gdzieś ta poduszka finansowa na te transfery teraz w zimę może to przejdzie, plus te pieniądze z Kanal Plus. I tak Janusz Niedźwiedź sobie tak przygląda się zawodnikom. No to co mówicie, panowie, nie? Że tam Robert mówi, że 4 się nadaje. 4 to jest ta klasa, reszta no to jest skład węgla i papy. Oczywiście no żartujemy, przecież wiadomo, że wszystkich zawodników szanujemy, a tym bardziej naszych widzewskich lubimy, wspieramy, także no to nie będziemy im tam wrzucać. Natomiast wzmocnienia są niezbędne i ja mam nadzieję, że takie pieniądze na transfery są. Okay. Nie wiem, jak wy uważać. Okej, okay, dobra. Dobra, to czyli ty, Paweł, siedzisz? Siedzisz? Czy stoisz, bo nie widzę? Okej. Okay. Nie, no siedzę. No. To posłuchaj. Tak? To posłuchaj, przechodzimy do drugiej części. Uważaj, włączam. I teraz ja tak, po jednej nutce, proszę. Też jakby była na Twitterze dyskusja, no to w takim razie, gdzie są te pieniądze z karnetów, gdzie są pieniądze, tak, inne i tak dalej. Ja powiem wprost, może najpierw zajmijmy się kwestią przychodów. Z karnetów, z biletów i ogólnie z dnia meczowego mamy ponad 11 milionów złotych. Czy tym jest też hospitality, loże? Tak jest, wszystko. To, jeżeli dobrze pamiętam, to jest około 5 milionów, jeżeli chodzi o karnety, i 2 miliony, jeżeli chodzi o kwestie związane z biletami. Koszty meczów w chwili obecnej na Widzewie to jest około 5 milionów złotych.
Czyli to de facto, co jest z karnetów, pokrywamy kwestie organizacji meczów. Ale padają tu też pytania, od razu wypada, myślę, odnieść się do tego. Po pierwsze, co z pieniędzmi ze zwolnionych miejsc? No bo przecież klub zakładał pewnie jakąś kwotę i często nasze oczekiwania są to przerastane teraz, przez. To teraz, jeżeli chodzi o kwestię na przykład. Gdzie te pieniądze się podziały? To ja mówię wprost, jakby, no nie jest żadna tajemnica handlowa. My, jeżeli chodzi o wynajem samych powierzchni na Makis, na rzecz Makisu, płacimy ponad 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o wynajem boisk na Łodziance, to jest kwota 300 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o samo utrzymanie Akademii, to jest kwota około 3,5 miliona złotych w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o drugą drużynę, to jest kwestia około 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o organizację meczów, to jest kwestia około 5 milionów złotych. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, rzeczywiście te koszty są bardzo duże, bo rzeczywiście one tak mniej więcej wzrastają i musimy sobie z tym radzić, ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli chodzi o przychody główne do klubu i o ile dobrze pamiętam, to jest kwestia karnetów, biletów, to jest kwestia od sponsorów, gdzie my naprawdę dochodzimy już do takich sum, na przykład za rękawki, że jak ja mówię kolegom, w jaki sposób głównie zespół biznesowy Emilia, Łukasz, Michał i ja przyczyniliśmy się też do tego, ile za te rękawki płacimy, to oni mówili, powiedzieli, że no, powinniście dostać medal. Ale tylko zwracam uwagę na to, w jaki sposób my też próbujemy uzyskać te pieniądze. Nie? I teraz jeżeli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób my te przychody mamy, no to mogę powiedzieć wprost, bo też dzisiaj z Michałem siedzieliśmy nad jakby kwestią budżetową, bo mam też. No i tu właśnie Dariusz Bednarek pyta między innymi, jaki jest procent wsparcia budżetu przez sponsorów, bo liczba ich wzrasta, a budżet stoi w. Halo, halo, Janusz. Ja nie słyszałem, nie wiem. Janusz, włącz mikrofon. Tak. Przepraszam, miałem tutaj wyciszony mikrofon. Wyłączyłem już, bo myślę, że taki najważniejszy fragment padł. Tam jeszcze wcześniej była wypowiedź mniej więcej, która prezes powiedział, że budżet na sezon kolejny będzie mniej więcej podobny jak w tym sezonie, a budżet przeznaczony na pierwszą drużynę też będzie mniej więcej podobny jak w tym sezonie. Takie są na chwilę obecną założenia. Tutaj od razu taka gwiazdka. Nie wiem, Paweł, w takim razie, gdzie te pieniądze z Canal Plus się podzieją, a może one, może jakichś innych przychodów, może jakichś innych przychodów nie będziemy mieli, a te pieniądze z Canal Plus już są wliczane do tych przychodów. W każdym razie nieważne. To, czym my będziemy dysponowali w następnym sezonie, to jest mniej więcej to, co mamy w wymiarze finansowym, to, co mamy w tym sezonie. Co oznacza, że jeżeli chodzi o kwestie transferów i tego, na co będziemy sobie mogli pozwolić, to będzie mniej więcej to, na co sobie mogliśmy pozwolić w tym sezonie. I teraz, jeżeli chodzi o transfery, to ja odczytuję to w ten sposób, że to, jacy zawodnicy przyjdą do Widzewa, to będzie bardziej uzależnione od tego, jak sprytni będziemy na rynku transferowym, niż to będzie efekt tego, że dział sportu, który jest odpowiedzialny, mam nadzieję, za transfery, będzie mógł po prostu, że tak powiem, pójść na rynek i zrobić zakupy. To jest pierwsza myśl, którą mam. Druga. I potem sobie przyznać medale. Prezes lubi medale przyznawać. No, już tutaj. Wszystkim. Dobra, już to zostawmy. Natomiast druga kwestia, która drugie przemyślenie, które mam odnośnie tej wypowiedzi prezesa, to jest, kurczę, wiecie, bo tutaj bardzo często można powiedzieć, że wśród nas, wśród kibiców jest jakaś taka podnieta związana z tym, wow, my to się czujemy sponsorami klubu, my to tutaj mamy karnety i to jest pewnie jakaś góra pieniędzy, po czym, kurczę, no, wychodzi prezes i mówi, że ta góra pieniędzy z tych karnetów to jest w zasadzie pozwala tylko na pokrycie kosztów związanych z organizacją, żebyśmy my mogli przyjść na stadion, usiąść na trybunach i oglądać mecz. I de facto no, nic z tego nie ma, bo jakby to, co jest z karnetów, jest równoważone przez dokładnie takie same koszty. 5 milionów jest z karnetów, 5 milionów wynoszą koszty, razem to jest zero. Ten ekstra element to są 2 miliony, które mamy
z biletów. I tutaj odczytuję, że to są bilety, które sprzedajemy na bieżąco, plus są to bilety, które są zwalniane przez karnetowiczów, tak, do puli. Plus dodatkowo, bo tam było w sumie 11 milionów przychodów, co oznacza, że jeszcze mamy 4 miliony przychodów, które wynikają z hospitality, z wynajmu lóż, ze sponsorów, którzy się pojawiają przy okazji dnia meczowego, tak? Więc to jest ten element ekstra. No i podejrzewam, że do tego dochodzą jeszcze sponsorzy klubu, czyli sponsorzy na koszulkach, sponsorzy na rękawkach, o których tutaj prezes wspominał. Więc z grubsza to tak wygląda. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze Widzew ma dosyć wysokie koszty funkcjonowania. Być może to są koszty rynkowe i być może takie po prostu koszty są. A druga kwestia, że po prostu być może karnety są tanie, zbyt tanie w stosunku do kosztów, które są związane z wynajmem meczu. I to jest mniej więcej, to są mniej więcej moje przemyślenia i tutaj chciałem, żebyśmy chwilę porozmawiali. Co wy na ten temat sądzicie? Czy wy macie jakieś przemyślenia tutaj związane z tym, co padło na antenie Widzew FM? Roberto? Czyli jak będzie przychodzić 7 tysięcy tylko kibiców i nie wykupią kibice karnetów, to co? Zabijamy interes? No raczej. No nie, to wszystko będzie, to już ci odpowiadam, to wszystko będzie uzależnione od tego, czy będą bilety kupowane, bo jakby koszty związane z meczem, koszty związane z organizacją meczu, one są też uzależnione od tego, ilu jest kibiców na stadionie, tak? Czyli jak będzie 7 tysięcy karnetów sprzedanych, to krótko mówiąc klub się przygotuje, że minimum przyjdzie 7 tysięcy, no ale będzie część sprzedanych biletów, więc powiedzmy 7 plus 5 to będzie 12. Ale dzisiaj klub musi się przygotowywać na każdy mecz, że to będzie 16 powiedzmy tysięcy, może 17, bo jeszcze z biletów. De facto klub dzisiaj pewnie zakłada, że na każdym meczu Widzewa jest komplet, dlatego po prostu jest pewnie pełna obsada ochrony, pełna obsada stewardów i na mecze jeszcze podwyższonego ryzyka dodatkowa ochrona, tak? Więc wiecie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tu nie chodzi o to, że ja też nie odczytuję tych słów prezesa jako jakieś takie wytykanie czegoś kibicom Widzewa. Tu bardziej chodzi o takie pokazanie, ja to tak odczytuję, że jak wyglądają finanse w Widzewie, tak? I obiektywnie rzecz ujmując, jeżeli faktycznie tak jest, że 5 milionów kosztów mamy jakby z tego, że my możemy przyjść na stadion, a tyle samo jest z karnetów i tylko tym elementem ekstra, który zostaje w klubie, są te 2 miliony z biletów plus te 4 miliony kolejne z hospitality, lóż i tak dalej, to krótko mówiąc to jest moim zdaniem takie robienie gruntu pod podwyżki, które po prostu muszą się wydarzyć. Dla mnie to jest jasne, że... Czy podwyżki będą, no bo to już było zapowiedziane, tylko dla mnie te kwoty się po prostu nie zgadzają. No, przelicz sobie te 16 tysiąca z karnetów razy, nie wiem ile średni karnet może kosztować. Około 350 z tego co liczyłem. No, ale średni, biorąc pod uwagę ile kosztuje na przykład to wszystko tam na... Nie, Robert, średnio karnet na Widzewie, średnio kosztuje około 350 zł z tego, co liczyłem na sezon. Dobra, no to ja trochę inną kwotę uwzględniałem, bo ja tak jakieś 400-450 uwzględniałem. Natomiast ja nie chcę się bawić w matematykę. No trochę mi się te kwoty podawane przez prezesa po prostu nie zgadzają, nie spinają. No. Jeżeli 16,5 tysiąca karnetów to jest 5 milionów, a średnio jakieś te 3-4 tysiące biletów jest zwalniane na każdym meczu, plus jeszcze jakaś tam pula zawsze jest, oprócz tej zwalnianej, to są ile? Prezes mówił 2 miliony? Mhm, tak. Czyli no niecała połowa tego, co z karnetów, no to nie wiem, za 3,5 tysiąca na każdym meczu biletów są te same pieniądze, co połowa pieniędzy tego, co z 16,5 tysiąca karnetów. No naprawdę, mi się te kwoty tam nie zgadzają. No. Ale zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, że tu ewidentnie moim zdaniem w tym programie, ja przynajmniej to widziałem, że no jest widoczne coś takiego, że w Widzewie jest tak bardzo krótka ta kołderka finansowa, tak?
No jest ciasno, nie oszukujmy się. Tu jest walka, transfer, wydanie miliona złotych na transfer w tym klubie to jest, wiecie, to jest tak jak w Realu Madryt wydanie 100 milionów euro na gościa, no. Ale no to ja, teraz tak, ja to tak odczytuję. Słuchajcie, ja nie sądzę, żebyśmy musieli w ogóle wydawać pieniądze na transfer gotówkowy. No okej, w zimę, owszem, ale w lato ja się nie spodziewam niczego innego niż transfery bezgotówkowe. Nie, no Robert, okej, okay, no, nie, tutaj no, jakby nie o to chodzi. Nas, tak? Jasne. To, wiesz, nie mówmy też o tym, że Widzew potrzebuje nie wiadomo jakich pieniędzy na transfery, bo to kwestia kontraktów. Jeden kontrakt zwolni, drugi przyjdzie. Najgorsze jest to, że stajecie niektórym, w którymś programie mówiłem o tym, ile nam się kończy kontraktów w tym roku i to nie wygląda tak ciekawie, bo myślałem, że się większej ilości kończą kontrakty, a tak naprawdę to jest Wrąbel, Litwinienko. Zakładamy, że Wrąbel zostanie, Litwinienko pewnie odejdzie. Kroj, no mam nadzieję, że zostanie, bo to jednak jest chłopak, który daje radę na poziomie ekstraklasy, tak, ale tak. Jak zostanie, to pewnie też troszkę na innych warunkach niż teraz. Lipski, no sorry Patryk, ale ty miałeś jeden sezon w Ruchu i to było 100 lat temu. Filip Zawadzki i to wcale się nie zdziwię, jak my chłopaka pożegnamy, bo to byłoby typowo po widzewsku. Paweł Zieliński, też do widzenia. I wypożyczony Zjawa, czyli tak na dobrą sprawę mamy słaby kontrakt Wasyla Litwinienko, no bo sądzę, że Wrąbel zostanie. Dwa Kreutz, ile będzie chciał? To jest taki znak zapytania, ale tak, odchodzi Litwinienko, odchodzi Lipski, to jest dwa, odchodzi Zawadzki, pewnie, tak mi się wydaje, nawet jak zostanie to za grosze, to jest trzy i odchodzi Zieliński, który też pewnie kokosów nie zaradnie. To są jakieś trzy zwolnione miejsca. No. To zobaczymy, tutaj... może się uda jeszcze porozumieć z jakimś zawodnikiem na temat odejścia, może dostanie. Ja mam inne pytanie, panowie, zupełnie. Mhm. No. No to jeśli jest tak krucho z finansami, no to gdzie tu leży problem? Bo jeśli my mamy... Pamiętasz, jak mówiłem, że wszyscy się cieszyli, że pan Stamirowski przejmuje Widzew? Pamiętam, no tak, jak sam Robert. O tym, że fajnie, że przejmuje, bo się jedna osoba będzie odpowiadała za jakąś tam ocenę tej pracy swojej Widzewie, a nie jak całe stowarzyszenie, czyli nie wiadomo kto, 500 osób, każdy człowiek widmu. Tylko, że już wtedy mówiłem, że to nie jest człowiek, który finansowo jest w stanie ten klub wziąć na bary swoje. No i się okazuje, Robert, że tak niestety jest. Tak? Robert, odpowiadając na twoje pytanie. To... Proszę. Powiedz, no, Janusz, ja później dopowiem swoje. Wiesz co, ja rozumiem to tak, Robert, że i trochę odpowiadając na twoje pytanie, że wszystko wynika z tego, jakie Widzew ma podstawy finansowe, jakie są fundamenty, jakie są źródła przychodu, tak? Te źródła przychodu są dosyć takie, one są stabilne, tak? Natomiast to jest tak, że Widzew musi sobie te przychody wypracować. I teraz przy wypracowywaniu... Widzew sobie musi je wypracować i to jest przykład z karnetami, jest najlepszy, tak? Zobacz, Widzew ma 5 milionów przychodów z karnetów, ale ma bardzo duże koszty i to nie jest, krótko mówiąc, tak, że jest pan Stamirowski, który daje 5 milionów, a nie masz żadnych kosztów, czyli netto masz 5 milionów, tylko masz 5 milionów, ale masz jednocześnie minus 5 milionów, rozumiesz? I teraz w innych klubach i tutaj zwłaszcza w klubach, które są finansowane przez magistrat typu Śląsk Wrocław, wyobraź sobie, jakby Widzew dostał 10 milionów złotych. Jakby ale w tym nie, klubie... Nie mówmy o wyobrażaniu sobie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić Widzew Lidze Mistrzów, no, o którą też chodziłem, miałem okazję siedzieć za bramką na niciarce, jak Citko strzelał tego loba Molinie i no nie muszę sobie wyobrażać, bo to jest kwestia realna, która jest jeszcze w mojej głowie, ale mówmy o rzeczach realnych, prawdę, no. Patrz, mówisz o sposobach finansowania. Prezes sam w tej audycji ostatnio powiedział, że to, gdzie Widzew jeszcze ma braki, to jest zarobek z piłkarzy. Czemu w zimę nie sprzedano Rawasa bądź Żerbiego, skoro były na nich oferty? A, no to naprawdę, nie wiem, to musisz pytać tam w klubie. No też o to chodzi, no. Skoro już było wiadomo, że jest krucho, a sam prezes też powiedział, że w grudniu były problemy z przepływem pieniędzy od sponsorów. Chodziło tutaj o medical. Ale to nie może, ja tutaj jeszcze podążę drogą Roberta, to nie może być tak, że my jako kibice tutaj sobie w podcaście, bo my powtarzaliśmy z Robertem i Łukasz to powtarzał, to nie może być tak, że my widzimy potrzebę i najlepszy moment na sprzedaż na przykład takiego zawodnika jak Jordi Sancheza, bo my widzimy ten najlepszy prime.
kiedy go sprzedać, kiedy na nim zarobić, bo ja to widziałem tam u nich, mimo że dostawałem tam szpileczki, że to jeszcze jest młody zawodnik, ale ja uznałem, że z racji jego wieku i jego osiągnięć i tego braku takiego pójścia po tą drugą, trzecią bramkę, że to jest taki zawodnik jednobramkowy, że jeśli mamy ofertę, to sprzedawajmy, bo może się okazać, że no może być później tak, że z Sanchezem zostaniemy i nie zarobimy ani grosza, bo facet odejdzie, jak mu się skończy kontrakt i zostanie z tymi sześcioma bramkami albo strzeli jeszcze jedną, może dwie. I chyba, że nie wiem, jak Fenix z popiołów, jak widzę reaktywację, nagle się obudzi w następnym sezonie, walnie 15 i nam zamknie buźki. Ale jeszcze nie o to panowie. Chodziło ci o książkę Bartka Stańdo, nie? Za reaktywacja. A to też, ale to będziemy tam też mówić o książce Bartka. Ja doskonale wiecie, panowie, ja z racji pochodzenia obserwuję też inny klub w Ekstraklasie, Koronę Kielce. I to, co tam wspominaliście... Myślałem, że powiesz, że jesteś afroamerykaninem. To był kiedyś był koszykarzem. Afro. Koszykarzem, siatkarzem. Ale to, jeśli chodzi o afro, to tam swego czasu jacyś Senegalczycy, jak oni mieli te problemy, nie? I tam było minus 20. Minus 20, tak, u nas. Na koncie to jacyś Senegalczycy przyjechali tam kupować ten klub. No taki no, jaja troszkę był, nie? Ale nie było. Jeszcze nie o to, panowie. Teraz tak, bo tam, jak dobrze wiemy, tam magistrat się dokłada do klubu. I tam przez lata główny sponsor to był. I teraz, bo ja też chcę zrozumieć, na czym polega u nas ten problem tych pieniędzy, bo najpierw króciutko się skupię na widzowie i zaraz tą piłeczkę odbiję do Korony. Bo jeśli my wchodzimy do Ekstraklasy, wiemy, jakim jesteśmy klubem medialnym i pod względem tych kibiców i się promujemy, że jest pełny stadion, czerwono, to tamto, 16 tysięcy, wszystkie karnety wykupione, telewizja nas pokazuje, Kanał Plus, przyjeżdża filmy nagrywane. No i by się wydawało, że to jest okno otwarte dla sponsorów. Chodźcie, zapraszamy, zobaczcie, tu warto inwestować, macie kibiców oddanych, którzy przyjdą, którzy będą wspomagać ten klub i przyjdzie jakiś inwestor, dołoży tutaj pieniądze i przez pryzmat siły tego klubu, tych kibiców, coś zbuduje. Mocnego, solidnego, tak? I przez, na przykład przez kolejne 10 lat powalczy z Legią, z Lechem o mistrzostwo, nawet o puchary. Mhm. Nie ma tego. Ja się zastanawiam, co jest przyczyną, że tych sponsorów nie ma. No bo ja rozumiem, że bierzemy zarząd, bierzemy prezesów, ludzi od marketingu, żeby takich sponsorów ściągali. Czy ja się mylę? No to Paweł, może ja ci... Mylę, może się nie znam na... Może się to nie ja znam ci powiem, na dlaczego ich nie ma. Ale ja, ci powiem, odpowiedź jest krótka. Tak? Odpowiedź jest krótka. Są dwie możliwości. No to dawaj. Albo oni są niezainteresowani, albo my jesteśmy nieudolni, żeby ich przekonać. Albo, no też albo, jeszcze, teraz... albo jeszcze my mamy oczekiwania, których oni nie są w stanie spełnić. Typu, że no i... wiesz, my chcemy, nie wiem, 5 milionów, a oni są w stanie zaproponować, nie wiem, milion. Tak? Ale jakby tutaj nie ma innych możliwości, Paweł. To jest mimo wszystko proste. No właśnie. I teraz słuchajcie, panowie. Słuchajcie. Teraz ta korona, o której już tutaj powiedziałem, to dopowiem. Goście startują, bo tam też jest nowy prezes. On jest... Też drugi sezon. Tak, w podobnym czasie przychodził do naszego prezesa. I teraz z 20 milionów oni zredukowali, bo on wprowadził taką restrukturyzację w klubie, tak? Obcinamy koszty tu, tam, to, no bo musieli, no nie było wyjścia, musieli jakoś powalczyć i wyjść z tego długu i jeszcze w pierwszej lidze byli dwa sezony, tak? Zanim się wygrzebali teraz i oni też nie mają pieniędzy z Kanapus. No i tam jest taka sytuacja, panowie, że tam chodzi 5 tysięcy, 6, 7 w porywach do 8. Jak są dobre wyniki do 10? Bo tam jest jeden klub. Mhm. Jeden klub i takie Kielce i oni nie są w stanie zapełnić stadionu 12, 13, tam jest 15,5 tysiąca stadion. Oni nie wypełniają tego stadionu.
Jak tam przyjdzie 10 tysięcy, to naprawdę tam jest mocny marketing, żeby tych kibiców zachęcić. A tam jest tak, jak nie ma wyników, to od razu nie ma kibiców. To nie ma tak jak u nas. No niestety dla nich Meddo Kielce w sezonie. Tylko Paweł, tak. Patrzę na to przez pryzmat pieniążka i powiem ci, że to nic nie zmienia. Jakby w temacie naszej dyskusji o Wicewie nic. Ale poczekaj, i teraz tak, już ci mówię. I teraz słyszę, że wszedł do nich sponsor Enea. Szczegółów finansowych nie znam, ale no są tam zadowoleni, jakąś tam podstawę budują. I słyszę o kolejnym sponsorze. O to mi chodzi, że taka Korona Kielce, gdzie no to jak oni nie... Bo jak my nie mamy pieniędzy i nasz klub jest drogi, bo mamy 16 tysięcy karnetowców, a tam chodzi 7 tysięcy, no to z czego oni budują budżet i z czego oni redukują z 20 milionów do 10 bez pieniędzy z Canal Plus, bez wsparcia takiego mocnego kibicu. I tam nie są bilety takie, w takiej cenie jak u nas. Tam za grosze a w jakiej? Jakie? No na przykład... Droższe, tak? Powiedziałeś droższe? 30 zł. Nie, grosze, groszowe sprawy. Aha, 30 zł. Ale tam są i ulgowe, i kupisz ulgowe, to nie wiem. Mhm. Jakiś tam studencki, to nawet za 14 zł kupisz. Tam za 15, okay. za 20. Także wydaje mi się, że u nas wpływy są większe. Tylko ja mówię o tych sponsorach. Że tam przyszedł sponsor po sponsorze i jest redukcja zadłużenia. Jakoś ten klub funkcjonuje. Przychodzą zawodnicy, dyrektor sportowy zawodników wyszukuje i prawdopodobnie jak oni obronią ekstraklasę, to wydaje mi się, że jeszcze mocniej się wzmocnią finansowo i ja wiem, że no nie da się porównać Widzewa do Korony, tylko z czym jest problem, że u nas nie można tego sponsora jakiegoś takiego mocniejszego? Słuchaj, tutaj, ja bym powiedział tak, że są trzy typy klubów w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Kluby z mocnym właścicielem, to znaczy z właścicielem, który po prostu inwestuje własne środki, takim chociażby był Mioduski. Myślę, że Legia teraz weszła po prostu na taki poziom organizacyjny, to też prezes mówił trochę o tym, że oni są w stanie bardzo dużą część przychodów wygenerować na podstawie tych powiedziałbym zasobów, które Mioduski przez te ostatnie lata zbudował. Jest to stadion, jest to bardzo dobry deal z miastem, który Legia ma, gdzie chociażby Legia pobiera opłatę za parkingi samochodowe podczas dnia meczowego. My tego nie mamy. Wyobraź sobie, że na przykład Widzew by pobierał opłatę 10 zł za wjazd samochodu na parking pod stadionem Widzewa. Przecież to by był, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy złotych prawdopodobnie tylko podczas dnia meczowego, nie? W skali sezonu to się robi kwota rzędu 500 000, tylko z samego parkingu. Wiesz, a takich rzeczy jak parking na Legii jest kilka, bo są bary, są chyba dwa bary, są inne miejsca, w ogóle wiesz, jest innego rodzaju deal z miastem. Ale krótko mówiąc, Paweł, kluby, gdzie właściciel inwestuje swoje środki, druga grupa klubów to są kluby, gdzie miasto dokłada solidną część budżetu i jest trzecia kategoria klubów, załóżmy, w której my jesteśmy, gdzie to jest takie, powiedziałbym, właściciel z mniej zasobnym portfelem, z całym szacunkiem dla pana Tomasza Stamirowskiego, ale te 2 miliony rocznie, no to jest po prostu bardzo, bardzo skromny budżet, więc krótko mówiąc, Widzew dzisiaj finansuje się ze środków, które sam jest w stanie sobie wygenerować, to znaczy bilety, karnety, sponsorzy, te śmieszne rękawki, o których ta cała tablica sponsorów na koszulce Widzewa i tak dalej, i tak dalej. To, co daje miasto na Widzew dzisiaj, starcza nam na opłacenie tak naprawdę stadionu, jeśli dobrze zrozumiałem prezesa, i na opłacenie akademii. I to jest tyle. Dlatego taka uderka jest taka krótka. Wiesz, co mnie boli bardzo? Bo zakończyła jest akademia. Prezes tam chyba mówił, że 3 miliony idą na akademię. 3,5. Ogłaszaliśmy, wiceprezes Ryc ogłaszał historycznego sponsora, pana Toniego. 500 tysięcy, jeśli dobrze kojarzę, dają, tak? Ja coś taką tam chyba pamiętam. Tam chyba kwota nie padła, tam bardziej to 500 tysięcy sobie gdzieś w kuluarach pojawiało, jeśli... Dobrze, niech to będzie nawet milion. No dla mnie, sorry, no, śmieszne pieniądze. Fajny sponsor akurat, natomiast pieniądze śmieszne. Ładujemy w tą akademię
i sami nie chcemy nawet z niej korzystać. Pomijając to, że słowo akademia to u nas jest jednym wielkim żartem, tak? Bo to już nieraz tutaj mówiliśmy w programie, goście też nieraz mówili, typu trener Broczkowski, typu trener Wasiak, że nawet już niektórzy na tą młodziankę z zespołów juniorskich nie chcą przyjeżdżać i grać, bo po prostu boją się tych chłopaków swoich. Że u nas akademia jest żartem, a wydawane są na nią 3,5 miliony rocznie. No wiesz, to Robert, no to teraz uderzyłeś w dobry ton, bo... Jeszcze nic z tego nie mamy, bo słuchajcie, jest za chwilę koniec sezonu, a my się cieszymy, bo tam, nie wiem, Zawadzki, czy ktoś wszedł na chwilę, na parę minut, a w drugim meczu zagrał 45 minut. No zajebiście, co z tego? Znaczy, to jest w ogóle ciekawe to, co ty teraz powiedziałeś, no bo tak, jeżeli naprawdę... Wsłuchasz się w to, co mówił prezes, w te kwestie finansowe i jak trudno w ogóle Widzewowi przychodzi każda złotówka, którą później można wydać na kontrakt z nowym zawodnikiem i tak dalej, to dzisiaj wydaje mi się przeznaczanie kwoty 3,5 miliona na akademię jest kwotą po prostu absurdalną. Z której nie masz żadnych przychodów, bo z której ja nie w mamy... momencie wydaję to są tylko koszty. Na akademię, to ja bym pchał na siłę, nawet chłopaka z tych juniorów, rezerw, z czegokolwiek, z jedną nogą i w ogóle drugim okiem w tamtronę, ja bym go pchał na to boisko. Człowieku, idź, przewróć się, a nóż jak się przewrócisz, to ci się odbije od głowy i strzelisz bramkę sezonu, bo może my na tym zarobimy. Ja mówię całkiem serio, chociaż się nie uśmiecham. No ale to sugerujecie, że akademia jest niepotrzebna i to jest wyrzucanie pieniędzy. Nie, akademia jest potrzebna, tylko my akademii nie mamy, a wpierdalamy w to w chuj pieniędzy. No właśnie, no to trzeba by się zastanowić. To jest absurd. Nie jest absurdem, stary, to, że prezes wyjdzie i rzewnym głosem na koniec programu wcale nie wyreżyserowanego powie, że on to chciał odchodzić już z klubu, jak miał baner bagażniku i go telewizja zaczepiła, on wyjął ten baner i w ogóle już chciał odchodzić, to nie jest ważne, stary. Ważne jest to, że mówimy, że nie mamy pieniędzy, a wypieprzamy pieniądze w coś, z czego nie ma zupełnie pożytku, a potem się chwalimy, że no widzę w młodzieżą stoi, bo pojechał na obóz do Turcji w zeszłym roku w zimę z 3, 4 czy 5 pakami, którzy później siedzą na ławce w rezerwach, albo jeden zadebiutował w 25 czy 6 kolejce na 15 minut. Nie, słuchajcie, bo... To jest chyba robota właściciela, żeby przeprowadził jakiś audyt, jakieś podsumowanie zrobił, jak to działanie Akademii funkcjonuje, jakie przynosi rezultaty, jak nie przynosi rezultatów i taki audyt niech da odpowiedź dlaczego, co się dzieje. Nie, słuchajcie, bo... Znaczy, Paweł, ja nie wierzę w ogóle w takie rzeczy, że właściciel o tym nie wie, więc w ogóle to nie jest tak, że tutaj jest jakaś konieczność robienia audytu. Ja wiem, że wie, tylko jest pytanie, czy wie, na czym problem polega, bo... Znaczy, słuchajcie, ja to ujmę w ten sposób. Nic się z tym nie dzieje. Ja to ujmę w ten sposób. Albo ja po prostu czegoś nie zrozumiałem ze słów prezesa, chociaż wątpię, bo on bardzo, bardzo jasno o tym mówił. Albo po prostu, no nie wiem, ja mam troszeczkę taki inne czucie tematów finansów. Bo jeżeli jest tak, jak prezes to przedstawił, to wydawanie dzisiaj 3,5 miliona złotych na akademię, która, no z całym szacunkiem, ale nie ma gdzie trenować, tak? I no jest bardzo wątpliwe dzisiaj to, że my w perspektywie, nie wiem, roku, dwóch, pięciu będziemy w stanie pozyskiwać zawodników, bo no nic tak naprawdę ta akademia do dzisiaj nie urodziła, poza, Zawadzkim, ale no życzę jak najlepiej, żeby coś z tego wyszło, tak? Ale jeżeli to jest 3,5 miliona, Paweł, jeżeli to jest 3,5 miliona w tym roku, to w następnym to będzie 4 miliony. W kolejnym to będzie jeszcze 4,5 miliona. Ty sobie wyobraź, że na przykład my te 3,5 miliona moglibyśmy na przykład dzisiaj odłożyć, 4 miliony odłożyć w następnym sezonie. Być może to jest tak, że ja nie znam tych przepisów, może to wynika z jakiegoś obowiązku prowadzenia akademii. Może my musimy mieć jakieś drużyny młodzieżowe. Musi być. Okej, ale myślę, że nie musimy mieć tych drużyn na poziomie takim, żeby przeznaczyć na to 3,5 miliona. Może nam te drony są niepotrzebne, może katapulty też nie są potrzebne w akademii, tak? Tym bardziej, że ta akademia, jeszcze raz to powtórzę, nie ma gdzie trenować. No dokładnie, no i potem się okazuje, że to mnie dziwi, są wpieprzane pieniądze i potem się okazuje, że nie wiem w co. No, jeżeli jest sponsor pana Toni, który daje te pieniądze na coś,
to na co te pieniądze idą? Nie wiem, na stroje i drony i szkoleniowców tylko i wyłącznie? To gdzie te kolejne koszta? O, zgadzam się. Zgadzam się. Słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy kończyli... My sami, co jest najgorsze jako klub, nie promujemy w żaden sposób swojej pracy. Naprawdę, no stawia już na siłę tego chłopaka jednego gdzieś tam, wpuszczaj go na te 15-20 minut co mecz, tak? Tym bardziej, ja wiem, że trener niby zapewne kombinujesz, nie? No dokładnie, tak. No trener Niedźwiedź jest cholernie oporny w tym temacie i to już wiemy nie od dzisiaj. No ale Robert, tylko ale to... Po co w tym momencie wydawać te tyle aż pieniędzy, bo ja nie wiem na co, po prostu nie wiem na co, no. Nie, no to gdzie tutaj... Rodzice też pewnie jakieś pieniądze też płacą, żeby ten chłopak w takiej akademii trenował. Nie, ale panowie, akademia to jest droga bez powrotu, to już chcesz się rozwijać, chcesz rozwijać klub, to akademia to jest podstawa i teraz nie ma szans. Ale ona nie może być... Nie, poczekaj, stop. Robert, my nie rozmawiamy o tym, czy akademia, tylko rozmawiamy, czy wydawać 3,5 miliona na akademię. Jak najbardziej. Bo moim zdaniem, ja jestem za akademią. Ja ci powiem, ja też płaciłem pieniądze na... Ja też płaciłem pieniądze na ośrodek. Będę przeszczęśliwy, jeżeli ten ośrodek się wydarzy, jeżeli tam będzie grała akademia. I wtedy przeznaczajmy 3,5, 4, 5 milionów na akademię, bo mamy ośrodek, mamy gdzie trenować. Czy tam, nie wiem, pierwsza drużyna będzie w Bukowcu, to my będziemy mieli więcej boisk tutaj wokół Widzewa i wtedy może budujmy akademię. Ale my dzisiaj od kilku lat przeznaczamy miliony, to są miliony na akademię, która... Trenuję na takim boisku, że jak słyszeliśmy ostatnio o Wisła Kraków, czy tam Wisła Płock przyjechała, czy tam jedni i drudzy, to nie chcieli wyjść na boisko, bo się bali, nie? Kurka wodna. Bez perspektywy zarobku przyszłościowego na razie jest ta akademia. I zobaczcie, naprawdę, na każdym polu problemy i na każdym polu analiza przyczyn, co się dzieje. Pierwszy zespół, drugiego zespołu to nie rusza, bo tam chyba walczą, bo awans to ten. Akademia, na każdym polu my mamy wątpliwości, mamy zagadkę budżetową w nowym sezonie, mamy zagadkę, jak zespół będzie wyglądał też w nowym sezonie, piekielnie trudnym, same problemy. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, widzę, że nigdy nie jest łatwo, tak? Nigdy nie jest nudno. Tak jest. Albo idziemy w górę, albo spadamy na sam dół. Nie ma tutaj odwrotu, panowie. Dobrze, to byśmy szli w górę przy okazji następnego meczu. To był 238. Janusz, jeszcze tylko chwilkę byśmy powiedzieli o Bartku. A, właśnie, bo nasz kolega pisze książkę. Kupiliście? Ja dzisiaj kupiłem. Napisał. Już napisał. Ja dzisiaj kupiłem książkę. Mam nadzieję, że uda mi się dedykację. Chodzi o książkę Widzew Reaktywacja, która już jest dostępna w przedsprzedaży. Koszt mniej więcej około 70 zł. Jest to specjalna wersja w twardej oprawie, gdzie 10 zł idzie na konto, zasili konto klubu. Jest to taka cegiełka. I w opisie do tego odcinka umieścimy link, jeżeli bylibyście zainteresowani, znaczy musicie być tym zainteresowani, bo to jest po prostu lektura obowiązkowa każdego kibica. Tak, kto nie będzie miał tej książki na podcast na koniec czerwca, to nie ma prawa nic na czacie napisać. Pamiętajcie też, że dzisiaj wyszła druga książka pana Kukucia. Także próbujmy wszystko, co widzewskie. Tak jest. Dobrze, to był 238 odcinek Rozmów Tylko Sportowych. Dzisiaj byli ze mną Robert. Dzięki, Robert. Dzięki, hejo. I Paweł. Dzięki Paweł. Bardzo, pozdrawiam. Cześć. Pozdrawiamy cały czat. Widzimy się. Widzicie się na pewno z kimś po meczu z Piastem, jeszcze nie wiemy z kim. Awe Widzew i do zobaczenia. Do widzenia. Dobrej nocy, hejo.